Jestem hardkorem. Chodź tu. Nie uciekaj, gruby. Ej, ale masz twardy. Dobra. Stary, no, mięśnie. Okej. Okay. Siemano. A gdzie miałem zacząć? Jestem Martin. A dzisiaj jest w tym odcinku wapniach. Zaczynamy. Może jeszcze mógłbym skombinować trochę trawy? Bo mi, wiesz co, by mi zostało, zostało mi tylko takie. Nie pojawiaj się przy mnie, bo ja chcę gdzie pracować. Nie wiesz, nie pamiętasz mnie. Nie, z powodu, nie. Nie za nic. Nie, no twarz coś kojarzy, ale nie powiedz mi gdzie. Gdzie? No strzelaj. Kurwa, no nie wiem, naprawdę. My się nigdy nie widzieliśmy. Zrobić ci może loda? Czego ci zrobiłem? Loda. A co, ty jesteś poważny? Zaczynamy pytania do Rawgora. Przepraszam, jestem Martin, jestem dzisiaj bardzo pijany. No dawaj. Ale nie masz tak, że trochę wykorzystujesz popularność Rawgora, że Rawgor... Oczywiście, że tak. Ja jestem jego pasożytem, tak jak Kuba przy drzewie, tak ja przy Rawgorze. Tak jak robaki na... krowie, tak ja na Rawgorze. Jeszcze jakieś porównanie, bo nie do końca zobrazowałem sobie. Tak jak ty na rodzicach. No już, ty już wiem, o co chodzi, już załapałem klimat. Możesz mi powiedzieć pokrótce, jak rozpoczęła się twoja kariera w internecie? W sensie, skąd w ogóle pomysł na... Zobaczyłem filmiki Rawgora, postanowiłem zrobić to samo. Wziąłem baniaki po wodzie 5-litrowej, poszedłem do fast foodu pod wielką dolewkę. Przepraszam, ale tak nie wolno robić. A mam paragon. Tak, ale to już nie rozmawiamy. Reakcja, która powiedzmy cię zaskoczyła, zdenerwowała, zasmuciła. Wystraszyłem się raz, mocno. Prawie się jak powiedział gościu. Czego najbardziej się wstydzisz w swoim życiu? Co zrobiłeś takiego, czego żałujesz i nie chciałbyś mówić, ale nam to powiesz? Kiedyś wziąłem autograf od ochroniarza, trenera piłki, reprezentacji piłki nożnej, bo nie wiedziałem, jak on wyglądał. Ochroniarz? Nie, nie wiedziałem, jak trener wyglądał. Wziąłem od ochroniarza podpis. Ale przecież ochroniarz miał napis ochroniarz. Nie, po prostu elegancko wyglądał tak, jak trener powinien wyglądać piłki nożnej. Mówię, o, to jest ten, to pewnie podejdę, nie? Taki malutki, wiesz, sprawnie. Mogę autograf, a on mówi, ode mnie? No, tak. O, wiem. Dobrze, pokaż jeszcze sutka. Nie. No proszę. Nie, Marcin. Proszę Państwa, robiliśmy testowe nagranie wcześniej i koleś pokazał sutka, a teraz powiedział, już przyszedł do studia i od razu powiedział, nie pokażę sutka. Szanuj się, dziewczyno. Ale my mamy tam to poprzednie archiwalne nagranie i pokażemy tego sutka. Zobacz, proszę. Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku w internecie czy w telewizji, na wszystkich innych nośnikach mediowych. A twojego sutka? Nie wyrażam zgody. Dlaczego? Dorośli, Marcin, dorośli. I tu mam magicznego sutka, patrz, bo on jest ten, taki napompowany, nie? I patrz teraz. Teraz może na koniec, żeby troszeczkę ukulturalnić ten program i tak nadać taką większą wartość. Wyobraź sobie, że widzisz się twarzą w twarz z papieżem i możesz powiedzieć mu jedno, dosłownie jedno zdanie. Jak ono brzmi? Masz moje. Jestem hardkorem.